Dzień dobry. Straszny syf na biurku dzisiaj. Nałożyło się sporo pracy, ale udało się w końcu odpakować i sprawdzić to cudowne urządzenie. Nie wiem, czy ktoś posiada tego typu sprzęt. Mógłby coś fajnego powiedzieć? Ja dzisiaj zamierzam go testować na takim prostym temacie, jak wymiana przekaźników. W automacie do bramy. Zobaczymy, jak będzie szło. Zapraszam na szybkie nagranie i recenzję. 300 stopni. Zobaczymy, jak nam pójdzie z pierwszym przekaźnikiem. Niesamowite, to jest genialne urządzenie wręcz. Dobra. Jak ja mogłem bez tego żyć? Makabra. Sprzęt mogę polecić. Jest genialny. Zawsze się mordowałem z tymi dużymi przekaźnikami. Muszę sobie zrobić dodatkową półkę na te wszystkie urządzenia. Mogłem tu posprzątać. Wiecie, idą święta. I oczywiście niestety urządzenie bardzo się grzeje, więc trzeba pamiętać, że może być ciepło, żeby się nie popaszyć. Nie, ta półka jest zdecydowanie za mała, więc trzeba tu będzie to wprawdzie zrobić delikatny update. Te popinie, żeby było wiadomo, które są wyeksploatowane.
oddamy wszystko właścicielowi. Ogólnie bardzo chcę wam polecić rozlutownicę na warsztacie, to wiele zmienia, dopiero teraz miałem trochę pieniędzy, czasu, żeby się zająć tym zagadnieniem i jest fantastycznie, no przekaźniki, trzy przekaźniki wymienić, nie wiem, na upartego jakby mnie kręci, to pewnie w minutę by mi się to zeszło i rewelacja. Rozlutownica. Firma Toolcraft nie jest szałowa, ale mam kilka narzędzi tej firmy, mam zasilacz, działa. Trzymajcie się i kupujcie rozlutownicę. Mamy też u nas w ofercie kilka sztuk. Foxit.